Cześć, ja jestem Miskręmówka i witam Was w kolejnym odcinku samych quizów na moim kanale. Jak zwykle mogliście podsyłać mi własne propozycje quizów e, i tylko z takich korzystam tak naprawdę nie muszę szukać, bo nigdy mnie nie zawodzicie jak zwykle. Rozwiążemy dzisiaj trzy quizy e, i myślę, że będą bardzo ciekawe, bo, bo pojawiają się trzy kultowe rzeczy, także zaczynamy. Pierwszy quiz, jaką Magdą Gessler jesteś, podesłała ta osoba. Dziękuję bardzo serdecznie, ma pozdrawiam i zaczynamy. Co lubisz najbardziej jeść? I czy to pytanie pojawiało się w poprzednim i w jeszcze poprzednim odcinku samych quizów? chyba. Tak, e, więc co popadnie? Ja nie wiem co popadnie. Ale dobra, nie będzie owoce. Owoce albo słodycze, więc wybiorę owoce, żeby już nie było, że tak ciągle jem, co popadnie. Bo to tak nie jest, że ja tylko siedzę. A tylko wam muszę tłumaczyć co odcinek o co chodzi. Wolę wybrać się konkretnie określić. Co robisz w wolnym czasie? Jem, śpiewam, chodzę na zakupy, imprezujesz na wycieczki inne, inne, zdecydowanie. Bo albo lol content w internecie, koty na YouTube, ewentualnie czytam i śpię. Jaki jest Twój ulubiony napój? Mleko, sok, alkohol, woda, i inne wszystko po trochu? Sok, zdecydowanie sok i już Wam o tym mówiłam. Jakie danie znalazłoby się na stole podczas Twojej kolacji z znajomymi? Zupa pomidorowa, tortilla, gęś pieczona z jabłkami, pstrąg z płatelni, pierogi ze szpinakiem, hamburger i frytki. Pierogi ze szpinakiem to jest dobra opcja, bo ja lubię, ale chyba bym przygotowała takie proste, szybkie tortille, bo tak jak to mają być znajomi, tylko no to wiecie, to nie jest jakaś uroczysta kolacja. Jak wyglądałaby Twoja re restauracja? Ja bym chciała, żeby wyglądała tak minimalistycznie, że jest tak Przytulnie, swojsko, ale chyba nie chciałabym, wiecie, mieć restauracji. Który program kulinarny najbardziej lubisz? Okej, okay, wiem, czego na pewno nie wybiorę. Na pewno nie wybiorę krasy. Natomiast nie wiem, czy to jest Masterchef, czy Kuchen Rewolucję, czy Pikielna Kuchnia, czy Top Chef, bo wszystkie cztery oglądam. I wszystkie cztery oglądam, wszystkie odcinki. To nie tak, że jak trafię, czy coś, więc trudno mi wybrać. Um... Dobra, wybiorę piekielną kuchnię. Niech będzie. Smutna Magda. O nie, jestem smutną Magdą. Dlaczego? Dlaczego jestem smutną Magdą? Przyszedł czas na drugi quiz, dlatego ten quiz, czyli którą postać z Gry o Tron wolałbyś mieć za przyjaciela. na ta osoba dziękuję, zabieramy się do pracy. Wolałbyś zaprzeźnić się z Sansą Stark Missandei. To jest strasznie trudne, bo ja nie znam Gry o Tron, więc będziemy tutaj iść totalnie na czuja. Mm, musicie mi to wybaczyć i o właśnie przekonajcie mnie w jakiś kreatywny sposób że powinnam obejrzeć, A.K. przeczytać grę o tron, ok? i komu się to uda to nie wiem, co zgarnia ale coś na pewno wymyśla fajnego <laughs> do zgodną wdzięczność na pewno <laughs> tak, właśnie więc, więc wasze zadanie, przekonać mnie do gry o tron w komentarzach, a teraz robimy na wygląd i zobaczymy co nam wyjdzie, a potem może jeżeli mnie przekonacie to zweryfikuję swoje poglądy Oglądając, wolałbyś zaprzeźnić się z. I będę patrzyła tylko na wygląd zewnętrzny, więc. Więc możecie mnie uświadomić w komentarzach, dobra, słuchajcie. ok? Tak? Yy, wolałbyś zaprzeźnić się z. Mm -hmm. Nawet nie czytam, bo nie wiem, jak się czyta. Wolałbyś zaprzeźnić się z. A, ok. Żiąc, yy, no, ale on tylko dlatego, że takie samo imię i nazwisko występuje w bliźnickiej śmierci, Okej? Okay? Okej, okay, Lannister. Słyszałam, że z, z, w ogóle tam były, dobra, nieważne, były w ogóle jakiś konflikt Lannisterów z kimś tam. W ogóle mój znajomy mówił Bagratron, więc musiałam trochę słychać tego. Słychać, słuchać tego, słuchać tego. I na przykład, na przykład jest blondynką, więc Solidarność Blondynek. Jej! Co to jest? E, zdecydowanie, przystojny miły pan to jest zawsze dobra opcja Ale taki chłopciuszek wygląda totalnie Chyba te, te screeny mi się podobają chyba, chyba czuję się coraz bardziej przekonana do gry o tron e, Okej okay. Z... z, z, z to ma Piękny strój Piękna charakteryzacja w ogóle e, Sam, 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 sam czy Bran e, Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie ziom Sam nie będzie, chociaż tak de facto to nie do końca, ale dobra. Mm, Okej, okay, niech będzie. Wolał mi się z, z, z wielki wróbel. Ej, to do mnie przemawia totalnie. I widzę, że nie tylko do mnie. E, aria Stark brien, brien, brien. nie będzie. Aria, nie tylko ja tak uważam. Widzę, że dobre tu wybory dokonuje. E, cebulowy rycerz. Ja uważam, że, że przejawem patriotyzmu jest wybranie tej postaci tutaj. Eee, z kim jeszcze mogłabym się chcieć zaprzyjaźnić? Na przykład tym panem, bo chyba tak sympatycznie wygląda. I to już jest normalnie koniec, koniec quizu. Koniec quizu. Dlatego przechodzimy do kolejnego, trzeciego quizu, czyli która część Harry Pottera najbardziej do Ciebie pasuje? Dziękuję tej osobie za przesłanie mi quizu. Tak. Zaczynamy. Wybierz obrazek, który poprawia ci nastrój. Cookie Monster zawsze. O nie. O nie. Te palce są idealne. Który obrazek wywołuje w tobie smutek? Smutek. O, ten jest tak totalnie smutny z tym misiem. Który obrazek wywołuje w tobie zaskoczenie? Zaskoczenie? Nie. Zaskoczenie? Nie. Zaskoczenie nie. A to jest Miley Cyrus? Czy to jest przypadek? Nie. Nie, co wywołuje zaskoczenie? Żaden nie wywołuje, dobra, niech będzie, że ten, bo jest inny niż wszystkie inne, ale okej. Okay. Który wywołuje w tobie złość? Wiecie, co to powinno być? Ta kobieta, która okładała kapciem kota w kuchni, syn jej to nagrał, podobno ich złapali, ale tak, taka byłam wściekła, jak to obejrzałam, w ogóle nie byłam w stanie tego obejrzeć. Nie będzie łamiący się łówek. Napisz obrazy, które według ciebie najbardziej pasuje do słowa szczęście. Szczęście... Szczęście, szczęście zdecydowanie, a bo, a bo to jest jedno dziecko i para to jest super szczęście. Wybierz obraz, który według ciebie najbardziej pasuje do słowa miłość. Miłość rośnie wokół nas. Tak wiem, że fałszuje. Wybierz obraz, który według ciebie najbardziej pasuje do słowa przyjaciel. Przyjaciel, przy, przytulmy się jak kiedyś. Wybierz obraz, który według ciebie najbardziej pasuje do słowa śmierć. Śmierć powiadacie. Ten jest taki wymowny piękny. Chociaż mógłby być ładniej zrealizowany, ale mi się podoba. Wybierz obrazek, który według ciebie najbardziej pasuje do słowa rodzina. Rodzina rodzina to jakaś taka. Jest może jakaś taka wielopokoleniowa? Przydałaby się. Hmm. Hmm, ale to wszędzie jest dwójka dzieci. Wszędzie jest dwójka dzieci. no. To jest jedno, to jest dwójka, dwójka, jedno. Ale nie ma ojca. Dwójka, trójka w ogóle, albo dwójka. Nie wiem, to jest dwójka. Wszędzie dwój! Czemu? Czemu mam mieć dwójkę dzieci? Dobra, jedno chcę mieć I tak chcę się przytuleć im. Wyżej ładniejszy obrazek. Nie zawsze urzekały te pudełeczka. <laughs> Harry Potter i więźnia z kwanu. Najbardziej pasuje do ciebie część, w której poznajemy ojca chrzestnego Harego. Dowiadujemy się o dalszych losach bohaterów. Zgadzasz się z tym? Nie wiem, czy mam się z tym zgadzać, bo nie znam w sumie uzasadnienia. Dlaczego? Na podstawie czego ta część pasuje do mnie, ale, ale spoko polecam ten quiz. Jak zwykle linki do quizów znajdziecie w opisie, także nie zapomnijcie napisać waszych wyników. Pamiętajcie o przekonaniu mnie do gry o Tron. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i skomentować tego filmu pod spodem, a także dać suba. Suby zawsze w cenie są, pamiętajcie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!